Jest czwartek, 19 marca. Zuzanna Schroeder, witam Państwa w RTK i zapraszam na wiadomości. A zgodnie z wczorajszą zapowiedzią, program rozpoczynają kolejne ważne informacje prosto z domu prezydenta Raciborza. Dzisiaj już za pomocą komunikatora Skype przebywający na domowej kwarantannie Dariusz Polowy zrelacjonował kolejne podjęte działania przez miasto, mające na celu uporządkowanie wszystkich czynności związanych z naszym codziennym życiem, a które do góry nogami wywrócił koronawirus. Od kilku dni wyłącznie w domu, ale wciąż na wysokich obrotach, bo spraw do ogarnięcia jest dziesiątki. Prezydent Dariusz Polowy relacje z ostatnich godzin tym razem zrelacjonował nam za pośrednictwem Skype'a. Rozmawiałem dzisiaj z zastępcami i wszyscy czujemy się bardzo dobrze. Nikt nie ma żadnych objawów, jeżeli chodzi o nasz stan zdrowia. Natomiast no, niestety musimy wykazać cierpliwość i spokojnie czekać na wyniki, tak? Gdzieś tam jakaś logika podpowiada, że tego typu działania pewnie są organizowane w ten sposób, że priorytetem są wyniki pozytywne, tak? Natomiast no, jak gdzieś tam ta próbka jest negatywna, to te obrobienie papierowe tego pewnie jest odsuwane na dalszy plan, ale to nie chciałbym przesądzać w tym zakresie. Tak? Natomiast no, żyjemy, czujemy się dobrze, nikt nie ma podwyższonej temperatury ani żadnych innych objawów. Na wyniki, oby negatywne, zatem jeszcze czekamy. A już teraz kolejna ważna informacja dotycząca udzielającego wsparcia potrzebującym ośrodka pomocy społecznej, który teraz dostępny jest pod numerem 32 415 26 50. Skrócono ten czas dostępu tego telefonu. Dyżur jest od 7.30 do godziny 19.00. Jest to racjonalne, gdyż OPS ma obejmować opieką w postaci czy to dostarczenia lekarstw, jedzenia, czy też jakiegoś innego niezbędnych elementów osobom, które nie są w stanie same zadbać o siebie lub też przebywają w kwarantannie, a nie ma kto im pomóc. Ale no, miejmy świadomość, że nasze zasoby, jeżeli chodzi o pracowników OPS-u, też są ograniczone, nie są nieprzebrane i raczej nastawiajmy się na to, że te zadanie, które przed nami stoi, przed nimi szczególnie, to nie jest sprint, tylko jakiś tam jednak długodystansowy bieg i będziemy się musieli ustawić do tego tak, aby za tydzień też tego typu pomoc mogła być świadczona, a wiadomo, no, że jest to też wynika z tego, czy ludzie będą w dobrej kondycji, ci, którzy mają tej pomocy świadczyć, więc tego typu ograniczenie, zresztą jako pewien też element nakazu, czy inaczej, jest to zalecenie ogólnopolskie, wynika z systemu centralnego, tak aby niepotrzebnie nie obciążać sił, jakie mamy w OPS-ie i wszystko załatwiać w takich wydłużonych godzinach urzędowania od 7.30 do 19.00, ale nie całodobowo. Całodobowo jest dostępny telefon, czy to w sanepidzie, czy u nas w Centrum Zarządzania Kryzysowego. W zaistniałej sytuacji wyłączony z funkcjonowania jest natomiast punkt paszportowy w Raciborzu. Pozostają na terenie naszego województwa trzy czynne takie biura w Katowicach, Bielsku i w Częstochowie, ale one tam działają tylko jeżeli chodzi o przypadki szczególne, pilne. Należy się tam umówić telefonicznie, to trzeba posiłkować się stroną internetową, gdzie jest podany numer telefonu, pod którym można się umawiać. No, mamy świadomość tego, że teraz i wyjazdy, i wjazdy do Polski są utrudnione, pewnie wyjazdy turystyczne w ogóle, nikt się nigdzie nie wybiera, także niespecjalnie chyba by miało sens utrzymywanie tej placówki w gotowości, szczególnie, że każde gdzieś tam wyjście urzędnika, który to obsługuje i też tych, którzy by tam ewentualnie przychodzili, wiązałoby się z niepotrzebnym ryzykiem. Prezydent wspomniał także o zaostrzonej procedurze bezpieczeństwa, jaką wprowadził u siebie Urząd Miasta, z którym przede wszystkim kontaktujemy się teraz telefonicznie i pocztą. Ze względu na bezpieczeństwo urzędników, ale także tych osób, które ewentualnie mogłyby otrzymywać korespondencję z Urzędu Miasta,
dokumenty są poddawane zabiegowi ozonowania, czyli wykorzystywane jest tutaj działanie ozonu, który przyspiesza rozkład czy to wirusów, czy bakterii i dzięki temu czas, w jakim one ewentualnie mogłyby się utrzymywać na papierze, jest bardzo krótki i dzięki temu urzędnicy albo ci, którzy otrzymają od nas pocztę, mogą być pewni tego, że z tych dokumentów nie zostaną zarażeni. Prezydent poruszył też jedną z najważniejszych dla nas kwestii, czyli obecny stan funkcjonowania Raciborskiej Służby Zdrowia. Przede wszystkim to, co każdego z nas może dotknąć, czyli kwestia pomocy stomatologa. Tutaj na apel starosty, który bardzo się stara, aby zminimalizować wszystkie niedogodności, które wynikają z tego, że szpital przejął nową rolę, ale miejmy też świadomość, że nie dotyka to tylko naszego powiatu. To tego typu problemy jakby są rejestrowane w całej Polsce. Tak? A tutaj starosta zaapelował do stomatologów, aby starali się otworzyć gabinety i przyjmować pacjentów, no szczególnie tych z bólem, z problemami, które są powiedzmy takimi przypadkami nagłymi. I z tego, co już wiem, to tam 3 gabinety odpowiedziały pozytywnie na ten apel. I starosta ze swojej strony też zaoferował wsparcie, jeśli chodzi o środki dezynfekcyjne i zabezpieczenie w postaci maseczek czy innego sprzętu. Dariusz Polowy na kwarantannie pozostaje do poniedziałku. Jeśli wynik badania będzie negatywny, we wtorek wróci do swojego stanowiska w pracy w ratuszu. Tymczasem jutro ponownie nawiążemy z nim połączenie, by informować Państwa o wszystkim na bieżąco. Szanowni Państwo, jak widać, jeszcze raz potwierdzam, że czuję się dobrze, żadnych objawów nie mam, podobnie moi zastępcy. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Jeśli ktokolwiek ma jakieś wątpliwości, odsyłam na naszą stronę internetową, gdzie jest zakładka dotycząca tylko i wyłącznie koronawirusa. Adres strony to jest racibórz.pl. Niezależnie od tego numer telefonu, pod którym można dzwonić, czyli ten do sanepidu i do naszego Centrum Zarządzania Kryzysowego, obydwa czynne całą dobę. Dziękuję bardzo, wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę zdrowia.